Wojtek nie chce rezygnować z Iwony. W tym celu udaje się do Kasi. Chce dowiedzieć się jak najwięcej o swoim rywalu. Jednak dziewczyna nie chce się w to mieszać. Uważa, iż to są jego sprawy i powinien sam je załatwić. Aneta przypadkowo dowiaduje się od Kasi o skomplikowanej relacji na linii Iwona-Wojtek. Kobieta postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i odwiedza Jarosza. Podczas wizyty przekonuje go, by walczył o ukochaną, gdyż wie, że nadal go kocha. Mężczyzna, słysząc słowa matki Kasi, nie chce marnować ani minuty dłużej i jedzie do domu ekipy. Na miejscu również zjawia się Łukasz, z którym Małkowska była umówiona do kina. Widząc ją w towarzystwie Wojtka, postanawia odpuścić, albowiem uważa, iż tam nie ma dla niego miejsca. Koniec końców dziewczyna odrzuca zaloty lekarza. Wkrótce zjawia się u Kasi, aby jej się zwierzyć. Chłopak uświadomił sobie, że bardzo zależy mu na Iwonie. Dla Kaśki ten temat nie jest łatwy, ponieważ chłopak nie jest jej obojętny. Stare uczucia odżyły, natomiast jest święcie przekonana, iż ta sprawa nie zagrozi jej małżeństwu. Niestety się myliła. Po wizycie Łukasza, Zaremska ma ogromny mętlik w głowie. Udaje się z tym, co zaszło, do przyjaciółki. Kiedy Kasia chce z nią szczerze porozmawiać, nie udaje jej się to, bo Iwona jest na nią i na jej matkę wściekła. Cały swój gniew rozładowuje na niej, bo wie, że o niej to wyszło. Zaremska z problemem zostaje sama. Dziewczyna kompletnie nie wie, co ma zrobić z tym fantem. Wiecie co, jak słyszę konfigurację Wojtek, Iwona, Łukasz, Kasia, to mam odruchy wymiotne. Ile można ciągnąć ten czworokąt? Skoro Łukasz w zamyśle produkcji ma być jedną z nich, to niech już będzie, a nie naciągają to jak plandekę na żuku. Ten wątek ciągną już od dobrych 10 odcinków, może więcej. No mniejsza z tym, ile można oglądać jedno i to samo w kółko. Z tego, co zauważyłem, w komentarzach ludzie już zaczynają marudzić, a ile jest takich, co nic nie piszą. I też im się to znudziło. Mogę sobie tylko wyobrazić. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu żuk, a przypnę ci serduszko. I daj koniecznie znać w komentarzu, do której z nich Łukasz bardziej pasuje. Do Kasi czy do Iwony?